Cześć, siemano, witajcie! Z tej strony Mokasole, witam was bardzo serdecznie.
niestety, ale to bardzo narzeka na wiosennę. Kolejny zbiornik, to zobaczymy. 1,5 tony potrzebuje. Nie, przepraszam.
dał niemiłosierny od rana. W miarę dało się utrzymać. Dzień dobry, nagrywał mi Migo. Podlegaj Migo. No dobrze. Poprzeczniaki super. Jeden poprzeczniak, jak i drugi naprawdę super, bo tam za na zwalniaczu ładnie poleciek. Ale na środku coś brakuje. Tak jak idzie tą falą, co i te kwasty rosły u rodziców w wiosennym, tak samo u mnie czegoś brakuje. Ten dołek... Ale zobacz stąd, że nawet inny kolor. Inny kolor, no właśnie widzę. Jest słabo. Więc niestety no... Słabo trochę skręciłem, bo za dużo ten... Nie obupywał tego, jęczmienia. Trochę podkręciłem i teraz o wiele lepiej. Tak? No. Może zobaczyć jedynie teraz, czy nic nie leci tam. Tak to jak nawet jedziesz, to nie ma. No ja bym wcześniej już mówię, kilka razy sobie sprawdzaliśmy. Jak znajdziesz jednego na ileś, no to... żeby to było, tak, żeby tak całe pole wyglądało, jak tutaj zaraz będziemy sobie wjeżdżać, to była naprawdę petarda. Powiedz ty mi, nie mógłbyś jeszcze bardziej do lewej się postawić? To znaczy, no, do prawej? Kurde, to muszę tak ciężko mi się będzie wywijać. Pierdolni to jeszcze jeden tak to. Albo poprzeczniak, no. To są gałęzie, to ani chuje. Także generalnie ostatnio jeszcze te szczęśliwa chwile się wydarzyły. Awaria łańcucha. Ale już chcemy na tym łańcuchu do końca z nim pocisnąć. Główny łańcuch, o którym wiedzę, no pomienialiśmy prawie wszystkie ogniska. Rada się nie chciało zamawiać i czekać już. Na spokojnie to sobie ogarniemy. Tata dał, wciąż. Mamy wszystko.
trochę podkręciłem, bo za dużo tych leciało. Syfu. Nie obijał w ogóle. Jechał, bo szkoda damki, no. Dobra, ja sobie cofniemy. Mam ręczny mam. Uwaga, Andrzej. Prawie mi rurę zamknąłeś. Tu i tak całego nie zabiorę, muszę... kawałek wziąć. Tak.
prostego hektara. Cieszyłbym się, gdyby był jeden przejazd naokoło i powinien być zbiornik, bo tak powinno to wyglądać przy normalnym roku. Wtedy spokojnie ta przyczepa była naprawdę by pełna. A tak no pożyjemy, zobaczymy. Trochę nam się za Dasiem udało ponagrywać. Generalnie no mówię, jak i tak na tą suszę, no to zimowe poradziły sobie, bo jednak zdążyły się fajnie ukorzenić na jesień, bo było bardzo długi czas ciepło. To też na pewno miało wielką rolę przy ogólnym klonowaniu. A teraz byleby to no mówię, takie mieszanki typowo przeznaczone dla rolników, którzy trzymają świnie. U nas takich zbytnio dużo nie ma. No i co tu zrobić, zobaczymy jak to wyjdzie. Ale oficjalnie żniwa uważamy za zakończone. Tak, bo to było ostatni hektar. Jeszcze tata będzie kosił tylko taki jeden kawałek krzyży w opłocie. Dobra. Cygmyk. Wyjadę sobie do tyłu, złożymy rurę. Zaciągłem jak wysypywałem. Ty, gdzie ja widziałem ten zatycznik? Bo on był na rowerze chyba, nie? A, dobra, sorry. Memory 5. Także co, wariaty, my będziemy powoli kończyć. Mam nadzieję, że te vlogi wam się spodobają, bo naprawdę troszkę ich ponagrywałem w tym roku. Chmurki się zbierają, jak widzicie. Były na rowerze, ale ja wziąłem, powiedziałem, że będzie potrzebny. Zobaczymy jeszcze, jak wyjdzie w Mokrzynie, ile uda nam się ponagrywać, jak to będzie z tym wszystkim. Jak dojedziemy, wtedy się dowiemy. Ważne, że już mamy skończone i to naprawdę podsumowując, gdyby nie pasek, który no trzeba po prostu już wymienić, znaczy łańcuch, to tak naprawdę udało nam się trochę wreszcie ogarnąć to, gdzieś wysypywały się te ziarka pod spodem, to trzeba w ogóle rozebrać pewnie ten cały dół i to ogarnąć już do, tak konkretnie, tak, to jest robota taka, wiecie, już po żniwach, żeby tam wszystko rozkręcić. Ale mówię, ważne, że wiemy co wymieni na następny sezon i tak naprawdę udało nam się na spokojnie to wszystko wyżniwować bez jakiegoś popędzania się, bo naprawdę pogody nam dopisały, jakby nie patrzył. Teraz czekać tylko na deszcze już niebawem, ale też i pogodę dla was, żebyście sobie wyżniwowali na spokojnie. Także co, jeszcze tym pięknym akcentem zapraszam na kolejne vlogi. Jeśli chodzi o spalanie, to około dychy, bo było wlane 13-14 litrów gdzieś i widzę, że jeszcze tak coś tam zostało na dnie, także około dychy, jakbyście pytali o spalanie. Wreszcie się udało zobaczyć, bo był ten hektar. Pewnie jakby było lepsze zboże, by było więcej, to by było te 14, no ale tak wyszło. Także co, do kolejnych vlogów z gier Mokrzyn. Do zobaczenia na kanale z grami. Na razie, wariaty, trzymajcie się, cześć!